Niedzielna Loża w Radiu Opole. Dzień dobry Państwu, kłaniam się, Ireneusz Prochera. Czas rozpocząć nasze niedzielne spotkanie poświęcone sprawom głównie politycznym, ale też pewnie o wymiarze społecznym. Moimi gośćmi są dzisiaj Wojciech Komarzyński, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie Pana, witam szanownych Państwa. Barbara Kamińska, Koalicja Obywatelska. Panie i Panowie, witam serdecznie. Jarosław Ucieklak, Konfederacja Korony Polskiej. Dzień dobry. Miłosz Komarnicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Witam Państwa. Piotr Piaseczny, Nowoczesna. Dzień dobry. I Paweł Dedyński, Solidarna Polska. Suwerenna Polska. Witam Państwa. Witam serdecznie wszystkich Opolan przy radioodbiornikach. Proszę Państwa, w najbliższy wtorek w parlamencie rozpoczną się prace nad powołaniem trzech komisji śledczych. Zajmą się one tak zwaną aferą wizową, kwestią wyborów korespondencyjnych z 2020 roku, zwanych wyborami kopertowymi, oraz sprawą użycia przez służby systemu do inwigilacji Pegasus. Składy osobowe komisji śledczych mają być przedstawione na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Według projektu Koalicji Obywatelskiej w skład każdej z trzech komisji ma wejść po 11 posłów. No ale oczywiście powstaje pytanie, czy komisje śledcze to dobre narzędzie do szukania prawdy, czy też, jak mówią krytycy tych rozwiązań, do szukania zemsty politycznej. No i pytanie też, czy na tych trzech komisjach parlamentarnych się skończy, czy też potrzebne będą kolejne komisje, jeśli tak, to ewentualnie jakie. Bardzo chętnie poznamy Państwa zdanie na ten temat. Zaczynamy po 2 minuty i 5 sekund dla każdego. Po kolei pan Wojciech Komarzyński. Szanowni Państwo, o tym, że przedwyborcze obietnice tej koalicji, która się zawiązuje, nie zostaną spełnione, możemy być praktycznie pewni. I po co są te wszystkie inicjatywy związane z komisjami śledczymi, z tym wszystkim, co jest zapowiadane? No, wyznają oczywiście oni zapewne starą, dobrze znaną zasadę chleba i igrzysk. Oczywiście tego chleba, jeśli chodzi o poziom życia, o ten, no, te dobra, które tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości, te dobre programy społeczne, które wprowadził, no to wszystko bardzo szybko się skończy, więc jedyne co zostaje to igrzyska. I tymi igrzyskami mają być właśnie komisje śledcze, mają być wszystkie te inicjatywy, które całą opinię publiczną skupią właśnie na tym, aby odciągnąć od braku realizacji programu, braku realizacji obietnic. I proszę zauważyć, że właśnie te osoby, które tak przez 8 lat bardzo mocno krzyczały demokracja, konstytucja, no tak mocno przekonały Polaków, że dochodziło do rzekomego łamania konstytucji i praworządności, no dzisiaj będą łamały tą konstytucję w sposób ordynarny, odwoływały, jakieś show tutaj zapowiadają. Przecież pan Hołownia mówi, proszę zaopatrzyć się w popcorn. No przecież to jest żenujące, żałosny poziom. Będą wyprowadzali ludzi zgodnie z konstytucją, zgodnie z zasadami praworządności powołanych, wyprowadzali z gabinetów, tak zapowiadają, tylko po to, aby zrobić igrzyska obywatelom i odciągnąć właśnie ich uwagę od rzeczy istotnych, właśnie od braku realizacji programu. I oni będą dzisiaj łamać ordynarnie tą konstytucję pod hasłem przywracania praworządności. I będziemy bardzo głośno o tym mówić, bo proszę zobaczyć, o co chodziło, tylko i wyłącznie o to, aby wprowadzić swoich polityków na te stanowiska. Przykładem neo-KRS. Proszę zauważyć, że tylko chodziło o to, aby polityków Platformy, Lewicy i Szymona Hołowni wprowadzić do tej instytucji. Dziękuję bardzo. Pani Barbara Kamińska, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć o tym, że nikt nie powinien obawiać się komisji śledczej, jeżeli działał zgodnie z prawem. To przede wszystkim. Komisje śledcze mogą zostać powoływane wszędzie tam, gdzie istnieje podejrzenie działania niezgodnego z prawem. Czyli jeżeli funkcjonariusz publiczny naruszył porządek prawny oraz podejmował decyzję o charakterze arbitralnym, czyli zanim miał takie umocowania ustawowe, czy jeżeli one w ogóle funkcjonowały, inaczej mówiąc, jest bardzo dużo czynników, które jednoznacznie wskazują o konieczności powołania w wielu aspektach takich komisji śledczych. I na przykład, jeśli chodzi o aferę kopertową, gdzie bez żadnej ustawowej legitymacji przekazano spółce Poczta Polska dane bazy PESEL Polek i Polaków,
Druga sprawa, że wydatkowano na ten cel 70 milionów złotych, a wszyscy wiemy, że wybory się nie odbyły w tym terminie. Druga sprawa dotycząca afery Pegasus, czyli badanie zgodności i prawidłowości wszystkich czynności o charakterze operacyjno-rozpoznawalnym z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus, gdzie od roku, chyba od listopada 2015 roku do listopada 2023 roku, wykorzystywano nie w celach bezpieczeństwa, a w celach pozyskania informacji od opozycji w stosunku do działania szczególnie wyborczych. No i oczywiście afera wizowa. Tu jest celem zbadanie nadużycia i zaniedbań w zakresie legalizacji pobytu na terenie naszego kraju cudzoziemców, gdzie są informacje, które wskazują, że następował handel wizami i to na nieprawdopodobną skalę. I tak jak powiedziałam, przypuszczam, że tych obszarów jest więcej. Dziękuję. Więc będzie okazja jeszcze o nich opowiedzieć. Jarosław Ucieklak, Konfederacja Korony Polskiej teraz. Komisje śledcze, Konfederacja jak najbardziej za. My chcemy, zawsze chcieliśmy rozliczać, jak mało kto, a może jak nikt. Mamy nadzieję, że nie będzie to tak jak zwykle, że nie będzie to zwykły teatrzyk i zbijanie politycznego kapitału. Istotna komisja, bardzo w sprawie Pegasusa. Chciałem nadmienić, że to my jako pierwsi alarmowaliśmy, kiedy pojawiał się temat Pegasusa. Właściwie się nie pojawił, bo on się nie przebijał przez media, ale Grzegorz Braun i inni posłowie Konfederacji, działacze, organizowali konferencje prasowe i ostrzegali, jak to się może skończyć. Wówczas oczywiście traktowano nas jako szurów, jako wyznawców jakichś teorii spiskowych. Czas pokazał, że jak zwykle mieliśmy rację. Ja myślę, że wszyscy się cieszą na powołanie tej komisji, również posłowie PiS-u, bo mogą się w ten sposób dowiedzieć, czy byli podsłuchiwani przez własnego ministra Mariusza Kamińskiego. Afera wizowa porusza kwestie, które są ważne dla Konfederacji, czyli kwestie migracji. No to jest oczywiście skandal, że można było kupić polską wizę za 5000 zł, a my nie popieramy ani tego pisowskiego sposobu na migrację, ani tego, co proponowała Komisja Europejska z przydzielaniem odpowiednich ilości uchodźców do krajów. Co do wyborów kopertowych, to jest kosmetyka, nie będę się rozwodził. 70 milionów złotych w porównaniu na przykład do 6 miliardów, które wydaliśmy na nadmiarowe szczepionki, to jest nic. My liczymy na powołanie również komisji w sprawie COVID-u, w sprawie lockdownów, niszczenia firm, utrudnianiu dostępu do lekarzy, 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, kupowanie nadmiaru szczepionek, ale nie spodziewam się, że zostanie taka komisja powołana, bo wszystkie partie poza Konfederacją popierały rozwiązania covidowe. Liczymy też na powołanie Komisji Śledczej do spraw ukraińskiego zboża. Raport NIK wykazał, że 6 firm z Mazowsza sprowadziło 1 200 000 ton pszenicy. Dziękuję bardzo. Miłosz Komarnicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Oczywiście też jako PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga, popieramy powstanie tych komisji. Mianowicie blisko 80% badanych Polaków jest za tym, żeby wyjaśnić sprawy właśnie afery wizowej, wyborów kopertowych, czy właśnie inwigilacji Pegasusem. I tutaj Zjednoczona Prawica bardzo krzyczy, że to jest szopka, że to będą cyrki, że to są igrzyska tutaj, jak nazwał tutaj pan Komarzyński. Ale skoro oni nie mają sobie nic do zarzucenia, to nie powinni obawiać się tych komisji, tak jak już tu pani powiedziała. Skoro wszystko było zgodnie z prawem, wszystko było legalne, więc wszystko w toku działania tych komisji będą wyciągane wnioski i zobaczymy. Czy faktycznie jest tak, jak mówi obóz Zjednoczonej Prawicy, że oni nie mają sobie nic do zarzucenia? Myślę, że komisje są potrzebne, bo pokaże to, jak rządy Zjednoczonej Prawicy przez ostatnie 8 lat oszukiwały, kłamały Polki, Polaków i przez obecną władzę i obecną upolitycznioną prokuraturę nie mogą po prostu te sprawy wyjść na jaw w inny sposób. Dlatego komisje są jak najbardziej dobrym rozwiązaniem i popieramy je, chociaż uważamy, że nie powinniśmy skupiać się tylko na komisjach, bo jak Trzecia Droga, jak szliśmy do wyborów, mówiliśmy, że stop kłótni, do przodu, dlatego my uważamy, że jest dużo ważnych spraw, które
nie powinny tylko przewijać, komisje nie powinny być głównym, że tak powiem, czynnikiem na scenie politycznej, na który mamy zwracać uwagę, bo Polska niestety jest w złym stanie, musimy ją zacząć naprawiać, a nie rozliczać tylko poprzednie rządy. To jest jedno z wielu, które powinniśmy zrobić, ale nie najważniejsze oczywiście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Piotr Piaseczny, Nowoczesna. Tak, no chciałem najpierw komentować tu słowa pana Komaryńskiego, ale to nie ma najmniejszego sensu. Trzeba zostawić ich samych sobie w tej swojej bańce. Natomiast chcę zaprotestować przeciwko sformułowaniu o zemście, bo wstawienie nowych okien... Tylko cytuję publicystów. Ja wiem, ale wstawienie nowych okien po wybiciu Szypnie jest zemstą tylko naprawą. Dwie kadencje trwało. Chciwość, pazerność, łamanie prawa. Tych afer jest znacznie więcej. Komisje są pierwsze, wymienione tylko trzy, ale tego jest... dużo więcej i wszystkie te osinowe kołki PiS wystrugał sobie sam. Nikt mu w tym nie pomagał. Mogli wszystko zrobić dobrze, zrobili wszystko źle. A afer było dużo więcej, bo mieliśmy przecież polskie szwalnie, 9 linii do produkowania maseczek, wszystko w piach, nie wyprodukowano ani jednej. O wyborach kopertowych mówiono. Polska sprowadziła, wydała najwięcej w Unii Europejskiej w jednym roku, 700 tysięcy wiz ogółem wszystkich, 150 tysięcy wiz pracowniczych wydanych przez Polskę, 150 tysięcy osób z takimi wizami w ogóle nie zostało zarejestrowanych, w ZUS nie prowadzi żadnej działalności. Ale to można się przerzucać, ile tych wiz było, jak wyglądała ta afera. Natomiast rzecz polega na tym, że we wrześniu 2022 roku to wywiad Stanów Zjednoczonych informuje polskie służby o problemach. Wrzesień 22. W marcu, w następnym roku rusza dopiero śledztwo, a Wawrzyk zostaje odwołany w sierpniu. Państwo było absolutnie bezradne, jest nadal, dlatego są potrzebne komisje i one właśnie wtedy są uruchamiane, gdy widoczna jest niemoc prokuratury i innych organów do tego przewidzianych, żeby ścigać tego typu nadużycia. Ale ważne z punktu widzenia społecznego jest ogromna liczba oczekiwań rozliczenia. W pierwszym roku PiS zatrudnił 70 tysięcy swoich działaczy partyjnych na kierowniczych stanowiskach. No trudno przejść nad tym wszystkim do porządku dziennego, trzeba to rozliczyć. Dziękuję bardzo. I Paweł Dydyński, Suwerenna Polska. Szanowni Państwo, tu chciałbym zgodzić się z tym przedmówcą moim z PSL-u. Bardzo mądrze. Nie patrzmy tylko na te rozliczenia, tylko to słusznie zauważył kolega z PSL-u, że trzeba myśleć o Polsce. Czyli tak, nie to, jak powiedział tutaj przedmówca Wojtek, robimy te, jak chcecie zrobić, czyli opozycja totalna chce stworzyć nam igrzyska. Nie opozycja. No, jeszcze przed wyborami opozycja i to był wasz główny cel, czyli doprowadzić do walki, do zaognienia tych konfliktów, a nigdy nie podaliście jakiegoś planu na Polskę. Nie ma waszego programu, nie ma waszych propozycji, co można zrobić. Także najłatwiej jest ludziom pokazać kierunek. Tak, będziemy rozliczać, nie wiadomo z czego, bo przypomnę, tu zarzucana jest nam pazerność. Dobrze, pazerność. Jeżeli pazernością dla Polaków, dla całego narodu jest to, że podwoiliśmy ten budżet z 300 miliardów, który był, do 600 miliardów, czyli to jest zasługa Polski i Zjednoczonej Prawicy, że powstała z kolan, że tak powiem. Druga rzecz, pensja, ja pamiętam pensje i stawki godzinowe, jakie były za czasów PO. Było to 5 zł, a teraz jest to pięciokrotność. To jest też według was źle. Kolejna sprawa, że inwestują... Dryfujemy trochę od tematu. Dobrze. No to właśnie jest ten temat zastępczy, czyli kierujemy całe zainteresowanie opinii publicznej w stronę komisji i oddalamy sprawę ważną dla Polski, czyli co będziemy robić, jaki macie pomysł na Polskę, jaki macie pomysł na polską ekonomię. A propos tych trzech, w cudzysłowie, pseudoafer, likwidujecie jedną z najważniejszych komisji, czyli sprawdzenie wpływów rosyjskich 27-222. Jeżeli się czegoś boicie, to powiedzcie to, a nie udawajcie, że tworzycie jakieś trzy komisje, w cudzysłowie, ważne, a tak naprawdę to jest wybieg stricte polityczny, pod publiczkę i dziękuję typowa bardzo demagogia. Kto się chce odnieść? Niechętnie. Proszę bardzo, pani Barbara Kamińska. Chciałabym się odnieść do tych wypowiedzi, które tak naprawdę mówią, że trzeba się zająć Polską.
I to fakt. Trzeba się zająć Polską, aby Polska była krajem, w którym istnieje prawo. I dzisiaj, jak popatrzymy w stosunku do liczebności i zainteresowania Polakami wyborami, to ta frekwencja wzięła się między innymi z tego, że ludzie liczyli na to, że ta zmiana, która nastąpi, będzie dotyczyła również przywrócenia praworządności i braku takich afer, które niestety w pewnym momencie zaczęły przechodzić do porządku dziennego. Polacy dzisiaj już mówią, że tych afer w skali krajowej, centralnej i tej lokalnej są setki. Nie chcieli już tego, aby Polska była kojarzona z taką ilością afer. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy... Nie skończyłam, Szanowni Panowie. Jeżeli mówimy o aferach, to po jednej z kilku afer, ja podam przykład na dwóch wież, czy można by, brakłoby tego programu, gdybym miała wymieniać wszystkie afery, to każdy rząd w cywilizowanym kraju podałby się do dymisji. I tak się nie stało. I dzisiaj Polacy na setkach spotkań wyborczych, w których rozmawiano, nie zamkniętych spotkań wyborczych, na których nie dopuszczano ludzi, tylko byli działacze partyjni, tylko otwartych spotkań, ludzie o jednym mówili: rozliczcie te wszystkie afery. To był głos ludzi. I dzisiaj, oprócz tego, że na pewno rząd zajmie się sprawami najistotniejszymi dla Polaków, to również musi spełnić zobowiązanie między innymi tych spotkań, gdzie jednoznacznie, bez względu na wiek, osoby uczestniczące w tych spotkaniach żądali i wymagali: pójdziemy na wybory, ale ich rozliczcie. Tak było na spotkaniach. Dziękuję. Wojciech Kamarzyński. Szanowni Państwo, tutaj pani Kamińska powiedziała, że zabrakło programu, aby wymienić wszystkie afery Prawa i Sprawiedliwości. Ja powiem pani tak, zabrakłoby czasu we wszystkich programach do końca roku przynajmniej, żeby wymienić wszystkie afery Platformy Obywatelskiej. Szkoda, że tutaj taką krótką pamięć, co niektórzy mają. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o te afery, które tak usilnie chce Platforma wyjaśniać, choć ja uważam, że tak jak wcześniej powiedziałem, tu chodzi o igrzyska, żeby przysłonić to, aby nie realizować tego programu, aby zaprzeczyć temu, że tego przysłowiowego chleba oprócz tych igrzysk nie będzie, bo tak jak pan Niesiołowski kiedyś powiedział, jedyne co mieli do zaoferowania Polakom to szczaw i mirabelki. Ale odnieśmy się, wybory kopertowe. Państwo polskie miało obowiązek przeprowadzić wybory. Pamiętamy doskonale, jak żeście tutaj zaprzeczali możliwości przeprowadzenia tradycyjnych wyborów w czasie pandemii. I jeśli chodzi o powierzenie danych osobowych, są umowy, przecież powierzenie danych osobowych w konkretnym celu, czy to Poczcie Polskiej, cel przetwarzania tych danych właśnie na potrzeby wyborów. Wszystko było zgodnie z prawem. To jest po prostu rozdmuchanie afery zupełnie, która nie miała miejsca. A przypominam, że wybory się nie odbyły, bo żeście zmienili kandydatkę, która miała 2%. Tylko dlatego, żeście zbojkotowali wybory prezydenckie. W innym przypadku te wybory, które były przygotowywane, karty choćby nawet można było wykorzystać, gdybyście nie zmienili kandydatki. Jeśli chodzi o Pegasusa, no też żadne tutaj dane nie potwierdzały, że ktokolwiek był nielegalnie przesłuchiwany. Tyle, ile podsłuchów było za czasów Platformy. Tylko system nie nazywał się Pegasus. System zupełnie inaczej się nazywał. No i podsłuchy też były. Afera wizowa. 17 milionów Polaków, 17, przepraszam, miejsc pracy jest obecnie na rynku. Nie ma rąk do pracy w Polsce. Oczywiście są tutaj osoby dopuszczane, wizy pracownicze. Jeżeli się pojawiły jakiekolwiek nieprawidłowości w tej mikroskali, oczywiście wymagają wyjaśnienia i ukarania, ale nie demonizowałbym, że te setki tysięcy obywateli, które pracują, zagranicznych, to wszyscy są tutaj nielegalnie. Szanowni Państwo, jeszcze jedno, ale to może już w następnej rundzie, bo widzę, że czas mi się kończy. Dobrze. Pan Piesaczny, proszę bardzo. Naprawdę, pan tkwi naprawdę w przekonaniu, pan wierzy w te słowa, które pan wypowiedział. Swoją jakąś narrację budować, a nie cały ale czas... Ale naprawdę pan wierzy... Zdaje się, że pan jakąś obsesję ma na moim punkcie, naprawdę, więc naprawdę nie usłyszy ten program. Naprawdę wierzy pan w to, co pan opowiedział. Proszę do adrem. Naprawdę nic, wszystko było w porządku, naprawdę nie było żadnego problemu. Pieniądze wydane na Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości, z zupełnie innego celu. Premier Morawiecki wchodzący w kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej. Nie musimy tego rozstrzygać w tym programie. Na szczęście powstaną komisje, które wskażą, co było nieprawidłowe i zostaną sformułowane wnioski. Fakt nieprzyjmowania to w zasadzie najgorszy możliwy rodzaj popełniania błędu, nieprzyjmowania do wiadomości tego, że się ten błąd popełniło i
udawanie, że dalej wszystko było w porządku. Wyborcy pokazali, jaki jest ten kierunek. Ważna, bardzo ważna rzecz przed rozpoczęciem prac tych wszystkich komisji, co już zostało na szczęście zapowiedziane, trzeba zrobić porządek w mediach publicznych, tak? Żeby do osób, które mają, są z jakiegoś powodu wykluczone informacyjnie, czy to z powodu braku zasięgu innych źródeł, czy z powodu okoliczności środowiskowych, no będą mogły dowiedzieć się w sposób rzetelny i otwarty, co takiego było na rzeczy i z jakiego powodu należy PiS czy rządy tych dwóch kadencji rozliczyć. Nie da się przejść do porządku dziennego. Już mówiłem wcześniej, mówiła to Basia Kamińska, że to było jedno z pierwszych oczekiwań na wszystkich możliwych spotkaniach, które organizowaliśmy jako w tej chwili Koalicja Demokratyczna. I to było najmocniej wyrażane oczekiwanie, poza całą resztą, która będzie równolegle prowadzona. To nie, świat nie skończy się na tych trzech komisjach, a wręcz będzie biegły, te wszystkie wydarzenia będą biegły równolegle, bo takie było oczekiwanie i ono zostanie wypełnione. Dziękuję. Paweł Dedyński. Jedno zdanie. Odnoszę się do tego. Ma pan dwie minuty. Spokojnie. Tak, szanowni państwo, po pierwsze, znowu nie mydlmy oczu tutaj naszym słuchaczom, że macie tu jakiś pomysł na Polskę. Weźcie się po prostu do roboty. Zajmijcie się sprawami seniorów, przy których zawsze lubicie się sfotografować, ale co dla tych seniorów zrobiliście? Pomyślcie o tym, że nadchodzi niedługo zima. Trzeba zapewnić tak zwane zabezpieczenie energetyczne. Pomyślcie o tym, to poprzyjcie, a nie wchodźcie w temat komisji, który, wiadomo, to jest takie oddalenie spraw, które są na już. Na już jest tak, są trzynastki, są czternastki, zabezpieczenie energetyczne, czyli żeby ceny prądu nie poszły. Jeżeli Unia nam te ceny każe podnieść w górę, co wtedy zrobi rząd Tuska? I jeszcze jedna... No to zobaczymy. I jeszcze sprawa odnośnie tych, nie zapominajmy wiz. Nie zapominajmy o jednej rzeczy. Kto powołał firmy outsourcingowe? Pamięta pan? Ale Wawrzyk został wyrzucony z domu. Nie, ja mówię o Władysławie Sikorskim. Wawrzyk został zwolniony. Nie pamięta pan o tym, że były likwidowane placówki i powoływane firmy zewnętrzne? Pamięta pan tą sprawę, czy nie? No to nie ma związku. No ma związek. Ma związek. I to ma związku. Bardzo duży związek. Delegacją uprawnień. I teraz, szanowni państwo, ten atak na media. Oczywiście, panie redaktorze, może dojdzie do takich czasów. Tu widzę już Nowoczesna, aż się w tych, powiem, cuglach już się gotuje cała. No odśpiewalibyśmy może 100 lat w tej redakcji. Wiadomo komu, tak jak to było w TVP, czyli chcemy powrotu takich mediów. Oczywiście wszystkie media będą mówić, że dajmy na to, wasz rząd w przyszłości to jest najlepszy rząd i będziemy śpiewać w każdym programie 100 lat i sobie zawsze gratulować. Szczerze panu sprawa, tego życzę. Tak, i sprawa kolejna, to są te wolne media. I sprawa jeszcze jedna. Podsumowująca, na pewno za rządu Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, Suwerennej Polski nie było czegoś takiego jak wejście do mediów niezależnych. Pamiętamy wyrywanie laptopów. Pamiętacie to, czy też zapomnieliście? Dziękuję bardzo. Ja i teraz podsumowanie. Jednego laptopu. Jarosław Uciekla, Konfederacja Korony Polskiej teraz. Konfederacja ma ten komfort, że ma czystą kartę, jeszcze nigdy nie rządziła. Dlatego nie miała okazji pokazać, że można rządzić bez afer. Tymczasem. Ale macie już marszałka. Tymczasem rząd Leszka Millera to było kilka afer. Potem rząd Donalda Tuska kilkanaście. Rząd Prawa i Sprawiedliwości kilkadziesiąt. No ja niestety jestem pesymistą, spodziewam się trzycyfrowej liczby afer w nadchodzącej kadencji. Państwo mówią tutaj, żebyśmy zaczęli działać dla Polski, dla Polaków. No tak, prawda. Tylko kto pojechał na protest kierowców tirów na wschodnią granicę? No posłowie Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun. Pozostałe partie patrzą na siebie nawzajem. Czekają, aż sytuacja już będzie za trudna, aż w polskie firmy transportowe zbankrutują. Podobnie jak to było z rolnikami. Działanie rządu. A czy pan wie, jaka jest sytuacja? Odniosę się do transportu polskiego. Proszę. Jaki wzrost nastąpił za rządu Zjednoczonej Prawicy? No tak, ale teraz następuje spadek. Ministerstwo Infrastruktury. Ma pan jakieś dane na temat, że pan mówi o transporcie? To bardzo dobrze, że firmy polskie się rozwijają. Ja się z tego bardzo cieszę, ale w tym momencie się zwijają. Czy się rozwijają? Czy jest dobrze? Panowie, ale przepraszam, pan mówi. My dzisiaj reagujemy, mówimy też sprawdzam, trzeciej drodze.
proponujemy ustawę o dobrowolnym ZUS-ie, liczymy na poparcie waszej własnej ustawy, liczymy na poparcie przez Platformę ustawy o kwocie wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych. No, mamy nadzieję, że coś się zmieni na plus w polskim parlamentaryzmie. Natomiast, co jest bardzo niebezpieczne, to rząd PiS stworzył kilka precedensów, takie jak zawłaszczenie zupełne telewizji publicznej, takie jak wyprowadzanie budżetów w różne fundusze. Niestety te precedensy, one mają swoje konsekwencje i ja się również obawiam, że te precedensy, one będą wykorzystywane przez nową władzę i kontynuowane. Dziękuję bardzo. Miłosz Komarniński, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja właśnie chciałem jeszcze odnieść, bo tutaj pan z Konfederacji zaczął bardzo ciekawy temat odnośnie afery zbożowej. I właśnie my jako Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga chcemy kolejnej komisji pewnie w przyszłości powołać właśnie do zbadania afery zbożowej. W zeszłym tygodniu nasz poseł, pan Krzysztof Paszyk, mówił o tym, jak ważne i jest rozwiązanie i zbadanie tej sprawy, bo drodzy państwo, afera zbożowa nie dotyczy tylko rolników. To nie jest tylko problem tak zwanego zboża technicznego. To jest w ogóle termin, nie wiem, pan tutaj też jest rolnikiem, to w życiu nie słyszałem o czymś takim, to zarządów Zjednoczonej Prawicy usłyszeliśmy o zbożu technicznym. Ale to nie jest tylko problem polskich rolników. Zboże techniczne, jak nazywa to Zjednoczona Prawica, wjechało do Polski, zostało przetworzone. I teraz jest w produktach spożywczych, które spożywają wszyscy państwo. I to jest problem każdego z nas, bo nie wiemy, co wjechało, nie wiemy, co my teraz jemy tak naprawdę, bo na Ukrainie ta produkcja rolnicza jest... nie jest tak kontrolowana jak w krajach Unii Europejskiej. Są używane niedozwolone substancje, które w krajach Unii Europejskiej są zakazane, a to niestety wjechało razem z tym, pozostałości tych substancji wjechały razem z tym zbożem, z tym kukurydzą, która wjechała do Polski i została kupiona przez nasze podmioty i przetworzona w produktach spożywczych, więc to jest problem wszystkich Polaków i wszystkich nas, dlatego uważamy i my jako Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga będziemy bardzo zabiegać o komisję właśnie do zbadania afery zbożowej. Dziękuję. I w ten oto sposób, proszę państwa, przechodzimy poniekąd do drugiego tematu, bo w państwa wypowiedziach przewijał się już ten wątek związany z brakiem zaufania do wymiaru sprawiedliwości w takim kształcie, w jakim jest on w tej chwili. No to pytanie takie, czy jest jakiś pomysł na to, jak przywrócić to pełne zaufanie wszystkich stron sporu politycznego do wymiaru sprawiedliwości? Tutaj mam na myśli na przykład, jak rozwiązać kwestie Krajowej Rady Sądownictwa, kwestie Trybunału Konstytucyjnego, i generalnie też spełnienia tych oczekiwań, które sformułował chociażby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co wiązałoby się, jak rozumiem, z zablokowaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy. Czy wyobrażają sobie państwo, tak jak tutaj siedzimy przy tym stole, jakieś ponadpartyjne porozumienie teraz po wyborach, czy to trzeba będzie drogą, no właśnie jaką drogą, uchwał sejmowych regulować, które kwestionuje z kolei na przykład wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Sebastian Kaleta, który mówi, że uchwała sejmowa nie może uchylać ustawy i konstytucji, a co więcej usuwać sędziów. A tymczasem tutaj na przykład prezes Justycji Krystian Markiewicz mówi, że konieczne jest uregulowanie sytuacji w KRS-ie, która została wadliwie powołana, może to rozwiązać uchwałą Sejmu. No to jak jest? Jak rozwiązać ten problem? Czy mają państwo jakiś problem? Proszę bardzo, Wojciech Komarzyński. Szanowni państwo, te wszystkie zapowiedzi, które wobec organów wymiaru sprawiedliwości są przez nową większość sejmową zapowiadane, to nic innego jak zapowiadanie łamania konstytucji. Bo mówi się, że planuje się odwołać trzech sędziów, tak zwanych dublerów. Więc przypomnijmy sobie, dlaczego w ogóle ci dublerzy rzekomi się pojawili. Dlatego, że Platforma, tracąc władzę, powołała na zapas, jeszcze kiedy nie skończyła się kadencja dotychczasowym trzem sędziom, powołała, tak jakby dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, kończąc władzę, na 10 lat w przód sobie sędziów powołało do Trybunału. Więc tylko dlatego się to hasło dublerów
Bleży pojawiło, że Platforma na zapas powoływała sędziów. I wówczas zgodnie z konstytucją zostali powołani ci, którzy dzisiaj są tych trzech sędziów, później kolejni oczywiście. I wszelkie jakieś wyprowadzanie sędziów, to co się zapowiada z Trybunału, to służy tylko i wyłącznie temu, że Trybunał Konstytucyjny może być jedyną ostoją, aby zablokować zmiany traktatowe, które doprowadzą nieuchronnie do utraty w bardzo wielu obszarach niepodległości i suwerenności kraju członkowskiego, a także prawa weta. Bardzo tutaj potrzebnego narzędzia, aby sprzeciwić się niektórym rozwiązaniom, które nie są korzystne z punktu widzenia Polski, a są na przykład korzystne z punktu widzenia Niemiec czy Francji. To samo jest w przypadku pana Glapińskiego. Szanowni Państwo, przecież oczywiście można lubić, można nie lubić, można zgadzać się, można nie zgadzać. Ale na Boga, co zrobił pan Glapiński, że są zapowiedzi, aby postawić go przed Trybunałem Stanu? Przecież przed Trybunałem Stanu w historii tutaj nowoczesnej Polski, no to dwie osoby zdaje się chyba tylko stanęły i to za bardzo poważne, to jest zdrada stanu tak naprawdę, tylko chyba jedyny taki przypadek, który by się kwalifikował, to oddanie śledztwa smoleńskiego przez Donalda Tuska Rosji, to by się kwalifikowało, ale co pan Glapiński, tylko i wyłącznie pana Glapińskiego chcą pozbawić tej funkcji, bo on będzie blokował wejście do strefy euro, a ma ku temu narzędzia jako prezes Narodowego Banku Polskiego i to jest ta sól w oku, która nie pozwala opozycji zaakceptowanie tego faktu. Pani Barbara Kamińska, Platforma Obywatelska. Ja chciałam się tylko odnieść jeszcze do wypowiedzi przedstawiciela suwerennej Polski a propos takiego sformułowania mydlenie oczu. Dla mnie takim symbolem ostatnim mydlenia oczu była cena paliwa przed wyborami 5,90, a obecnie jeszcze jest rząd PiSu 6,70. I jeśli mówimy o prawie, to jest taki program, nie wiem, czy państwo oglądają, czy nie, ale Państwo w Państwie, gdzie mam takie wrażenie, że system prawny, który stworzył sobie i ten chaos prawny służy temu, żeby państwo partyjne PiS funkcjonowało na swoich zasadach w państwie polskim. A teraz chciałabym się odnieść do kwestii związanej z panem Glapińskim. Wypuszczenie przez Skarb Państwa obligacji i zakupienie ich, tych obligacji przez banki komercyjne, a następnie odkupienie tych obligacji przez Narodowy Bank Polski, to jest tak zwany delikt konstytucyjny. I to jest jawne naruszenie konstytucji. Prezes Glapiński pozwolił na to, żeby taka operacja finansowa miała miejsce i dzisiaj musimy wiedzieć, że konstytucja zabrania w sposób jednoznaczny pokrywania wszelkich deficytów budżetowych państwa poprzez zaciąganie zobowiązań przez banki centralne. To znaczy, że prezes Glapiński złamał konstytucję. A teraz jeśli chodzi o konstytucję, szanowni państwo, my byśmy chcieli, jako Polacy, jako Europejczycy, takiego prawa, że jeżeli ktoś złamie, nieważne czy to jest prezydent kraju, premier, ktoś złamie konstytucję, złamie prawo, odpowiada przed tym prawem. Popatrzcie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. I uważam, że ten chaos prawny, który spowodowany również tym, że mamy blokowane środki z KPO, dzisiaj każdy projekt zgodny z konstytucją przybliży Polaków do środków, które im się po prostu należą. Dziękuję bardzo. Pan Jarosław Ucieklak, Konfederacja Korony Polskiej. Mi się bardzo podobało to, co powiedział pan Komarzyński, że tylko prezesa Glapińskiego próbuje się postawić przed Trybunałem Stanu. No właśnie, dlaczego nie iść o krok dalej? Dlaczego nie postawić przed Trybunałem Stanu Adama Niedzielskiego za COVID, za 200 tysięcy nadmiarowych zgonów? Dlaczego nie postawić Zbigniewa Ziobry za zawłaszczanie prokuratury? Dlaczego nie postawić Kamińskiego za podsłuchy? My jesteśmy jak najbardziej za. A co do Glapińskiego, jest oczywiście powód, żeby postawić go przed Trybunałem Stanu, wszak bezprawnie jest w Radzie Polityki Pieniężnej trzecią kadencję. No i im szybciej prezes Glapiński przestanie być prezesem, tym lepiej dla Polski. Pytanie, czy to, jak on się kompromitował, to czy to wynikało z jego niekompetencji, głupoty, czy może złej woli? Jeśli wiedza ekonomiczna prezesa NBP jest na tak niskim poziomie, no to strach pomyśleć, jak to wygląda u szeregowego posła PiS. Dlatego im szybciej prezes przestanie być
prezesem NBP, tym lepiej dla Polski i majątności Polaków. Jeśli chodzi o zmiany w sądownictwie, bo takie było, zdaje się, pytanie, tak? To Polacy myślę, że już są zmęczeni tym, co się dzieje na górze. Tak jak mówiłem o stworzeniu precedensu, Platforma stworzyła precedens powoływania w sposób niezgodny z prawem sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. PiS to wykorzystał i kontynuował i teraz prawdopodobnie ten precedens dalej będzie kontynuowany. My musimy postawić grubą kreskę i wprowadzić nową jakość, przede wszystkim do polskiego systemu prawnego. A czego oczekują Polacy? Polacy oczekują tego, żeby przede wszystkim skrócić postępowania sądowe w sądach rejonowych, w sądach okręgowych, które się ciągną latami, miesiącami. Można by to było usprawnić, zrobić to dużo szybciej. Dlaczego nie wprowadzić takich zmian, jak chociażby kilka terminów rozpraw w przeciągu miesiąca, racjonalizacja postępowania dowodowego, odciążenie zawodowych sędziów od drobnych spraw, uczciwie wynagradzany asystent dla każdego sędziego, czy któremuś z uczestników debaty takie rozwiązania się nie podobają? No chyba nie, no to na co czekamy? Do dzieła. Dziękuję bardzo. Miłosz Komarnicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja chciałem tutaj zaznaczyć, że tutaj tą sprawę z obligacjami i prezesa Glapińskiego to właśnie Piotr Zgorzelski tą sprawę w 2020 roku wyciągnął na światło dzienne i tak jak tutaj pani z koalicji powiedziała, oczywiście to jest podstawa złamów konstytucji i oczywiście jest to podstawą do postawienia przed Trybunałem. Jednak tutaj, tak jak pan Komarzyński mówi, że można go lubić i nie lubić. No, przepraszam, panie Komarzyński, ale no, to jest prezes Narodowego Banku Polskiego. To nie jest jakaś tam osoba, tylko to jest prezes, który nas reprezentuje na arenie międzynarodowej i wypowiedzi pana prezesa typu, a inflacja będzie 6%, a może 9%, a może 12%. No, to jest kawałek. Prognozował 30%. Ale proszę, ja panu nie przerywałem. No, ale pan się odnosi do mnie, więc... No, to odnoszę się do pana wypowiedzi. Pan się za chwilę odniesie do mojej wypowiedzi. Gdyby pan mnie nie wywołał, no to nie doczekałbyś pan reakcji. Chodzi po prostu o to, że osoba na takim stanowisku powinna być osobą poważną, a nie odnosić się do swoich słuchaczy, czyli do Polek i Polaków czasem w takim jakby kpiąco, lekceważąco, no nie oszukujmy się, to nie jest dialog, który powinien prowadzić prezes NBP. Co do KRS-u, tutaj było pytanie, tak jak my rozmawialiśmy, w Polsce powinniśmy mieć trójpodział władzy, tak? Mamy taki system, ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Na dzień dzisiejszy przez upolitycznienie sądów tej władzy sądowniczej nie ma. Ona jest pod butem polityków Zjednoczonej Prawicy. Sędziowie są wybierani. Prawda. Tak, tak jest. W skład Krajowej Rady Sądownictwa wchodzi 25 sędziów. Są oni wybierani w różny sposób. Jak wiemy, tutaj nie będziemy się rozważać nad tym, jak są wybierani, bo byśmy tu za długo rozmawiali, ale w każdym razie z tych 25, 19 pośrednio lub bezpośrednio jest wybieranych przez Sejm. Jeżeli są wymierani przez Sejm, więc Sejm ma wpływ na tych sędziów, więc są upolitycznieni. No nie oszukujmy się, tak to wygląda w tym momencie. Dziękuję bardzo. Piotr Piaseczny, Nowoczesna. Trybunał Stanu to nie jest pluton egzekucyjny, więc pan Glapiński będzie miał szansę w dwuinstancyjnym procesie wykazać, że wszystko było w porządku. A z takiego pierwszego oglądu już wiadomo, że nie za bardzo, dlatego że artykuł 220 Konstytucji mówi wyraźnie o tym, że nie można finansować długu ze środków zaciągając zobowiązania w Centralnym Banku, o czym była już mowa. Pan Glapiński wykonał taki ruch na kwotę 144 miliardów złotych nominalnej wartości tych obligacji. Skutek był nie tylko taki, że zapewniono finansowanie bankom komercyjnym, ale doszło do osłabienia złotego, do obniżenia rentowności samych obligacji, a więc innymi słowy obniżenia kosztu obsługi długu Polski. I niekoniecznie jest, zasadniczo to nie są chyba kompetencje jednak Narodowego Banku Polskiego. Będzie miał szansę w procesie, będzie mógł to wykazać. KRS natomiast no, będzie nam się długo odbijał czkawką, dlatego że faktycznie jest takie coś nieintuicyjnego. Mianowicie odebranie złodziejowi kradzionego auta jest też kradzieżą wedle takiego obrazowego spojrzenia na tą sprawę, a więc uchwała Sejmu w tym względzie będzie wątpliwa, chociaż poglądy są różne, zobaczymy jaka będzie ostateczna decyzja. Najpewniejszym sposobem rozwiązania tego problemu jest pakiet ustaw, który naprawiłby sytuację w sądownictwie. Natomiast tutaj z kolei mamy, być może będziemy musieli czekać na koniec kadencji prezydenta Dudy, żeby można było taką
czynność już w pełnej zgodzie z prawem wykonać. Na pewno nie można zostawić tych spraw takimi, jakie są, a bez względu na to, jaki będzie koniec tych działań, to niestety jest artykuł 439 KPK, Kodeksu Postępowania Karnego, który mówi, że można stosować bezwzględne przyczyny odwoławcze. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jeżeli skład sędziowski wydał wyrok w nieprawidłowo powołanym składzie, a więc w tych sędziach, przy okazji tych sędziów dublerów lub neosędziów, to będzie można wzruszać takie wyroki. Na szczęście nie będzie to się działo z automatu i każda strona postępowania będzie musiała rozpocząć taki proces, ale ten wytrych, ta furtka ciągle będzie w dostępności. A to, że wszystko jest, że neo-KRS jest nielegalny, było już potwierdzone prawem. Uchwałą Sądu Najwyższego z 2 czerwca 2022, w pełnym składzie ze stycznia 2020, orzeczeniem TK z 2015, wyroki TSUE, TPC i tak dalej. Proszę bardzo, Paweł Dedydyński. Szanowni Państwo, pierwsza sprawa. Prezes NBP Glapiński. Tutaj są zarzuty o jego niekompetencje. No to już jest, to już zakrawa na ironię. Podam tylko ostatnie dane z trzeciego kwartału. Bank of China zakupił, mam tu na myśli rezerwy złota, 78 ton. Rząd Polski za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego 57 milionów ton. I teraz, proszę Państwa, czy to jest złe zarządzanie Narodowym Bankiem Polskim? Zarzuca mu się niekompetencje? Szanowni Państwo, gdzie kiedyś były zwiększane rezerwy, za naszych poprzedników rezerwy złota polskie? Nie było. Rezerwy złota wzrosły w Polsce przez NBP do 340 ton. To nie ma związku ze sobą. Ma związek, ponieważ jak jest silna gospodarka, jest dobrze zarządzana, wtedy możemy kupić. Dlaczego Chińczycy, którzy przodują w świecie pod względem wykupu obligacji wszelkich krajów, również Stanów Zjednoczonych, Chiny mają ogromne zaplecze finansowe w złocie, podobnie i mają kupione w trzecim kwartale 78 ton, Polska kupuje 57 ton. Czy to jest złe zarządzanie? I po pierwsze, to jest kompetentna... Ziemię, Polska ją wyprzedaje. To jest po pierwsze kompetentna osoba na stanowisku. Teraz dokończę jeszcze temat KRS-u. Znamy 187 artykuł Konstytucji, znamy, prawda? Który precyzuje wybór do KRS-u. Jak można kompromitować się, wypowiadając się, tutaj opozycja przytacza takie pseudo osoby. Jak można uchwałą zmieniać ustawę? To jest pierwsza rzecz. Czyli nie możecie nic zrobić nieprawnego, co próbujecie z KRS-em, gdyż KRS jest ukonstytuowany 187 artykułem Konstytucji. Wybór poszczególnych członków. Dodajmy, że czterech wybiera Sejm i dwóch wybiera Senat. I zauważmy jedną zmianę retoryki. Cały czas przez 8 lat był nazywany neo-KRS-em, a teraz sama totalna opozycja przez partie zewnętrzne miesza swoimi łapkami w KRS-ie i już go nazywa KRS-em. Po minucie jeszcze mam dla Państwa. Jeżeli Państwo chcą się odnieść, to proszę bardzo. Wojciech Komarzyński. No, szanowni Państwo, tu jeśli chodzi jeszcze o Narodowy Bank Polski, o prezesa Glapińskiego, czyni się tutaj zarzuty w tym studio, że zdaje się tak finansował dług publiczny, a nie mógł tego, ja nie wiem jak było, czy tak było, to są takie zarzuty. Natomiast pamiętam doskonale, jak było za czasów, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i pragnę to przypomnieć, ponieważ tylko wtedy dług, mimo że nie było takich kryzysów jak właśnie pandemia, wojna na Ukrainie, takich konieczności wydatków, wówczas dług konstytucyjnego progu sięgał 60% i co zrobił Donald Tusk? I pan Rzepliński, prezes Trybunału, orzekł, że jest to zgodne z konstytucją, zabrał, przeobraził faktycznie pieniądze zgromadzone na otwartych funduszach emerytalnych Polaków w cyferki na kilkadziesiąt kolejnych lat w ZUS-ie, fikcyjne pieniądze zapisane w cyfrach. I to pan Rzepliński orzekł, że było zgodne z konstytucją. Zabranie Polakom pieniędzy, kradzież. Barbara Kamińska. Wypowiedzi prezesa Glapińskiego można by w kategoriach stand-upu rozpatrywać, a nie poważnych wypowiedzi, gdzie na skutek takich wypowiedzi poważni inwestorzy podejmują działania inwestycyjne, a niestety nasza gospodarka nie jest w tej chwili proinwestycyjna i prorozwojowa. To po pierwsze. Po drugie, co powiemy
Polakom, którzy zdecydowali po wypowiedziach prezesa Glapińskiego wziąć kredyty. I prezes Glapiński swoimi wypowiedziami spowodował złe decyzje indywidualnych Polaków, jeśli chodzi o ich sytuację finansową, jak również rzutowało to w sposób bardzo poważny na sytuację gospodarczą. Żaden poważny biznes nie mógł traktować wypowiedzi prezesa Glapińskiego jako prezesa Narodowego Banku Polskiego, tylko prezesa, który został powołany na polityczne, że tak powiem, działanie partii rządzącej. Dziękuję. Jarosław Ucieklak. Jeśli wyborcy, jeśli Polacy liczyli na zmianę podejścia polityków do władzy sądowniczej, no to rozczarowują się już w pierwszych dniach po wyborach, dlatego że mamy obecnie, jesteśmy świadkami zawłaszczania KRS przez nową władzę. Potem prawdopodobnie, łatwo można przewidzieć następne kroki, będzie zawłaszczanie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego. Uważamy, że rządzący wreszcie powinni się opamiętać i wziąć odpowiedzialność za sądy, za to, jak te sądy wyglądają, polskie sądy za granicą, za to, jak Polacy je odbierają. No ale do tego trzeba by zrezygnować z własnych interesów partyjnych, obsadzania sądów swoimi ludźmi. Na koniec powiem, Konfederacja proponuje proces sądowy w miesiąc. To jest realny postulat, którego wszyscy oczekują. Dziękuję bardzo. Wojciech Miłosz Komarniński. Ja chciałem tak już zakończyć temat tutaj pana Glapińskiego, tych KRS-ów. Chciałem powiedzieć, że tak jak powiedziałem, jak to już przytoczyłem, że myśliśmy do tych wyborów z hasłem Stop Kuchni do przodu i chciałem tutaj też do państwa studiów zaapelować, żebyśmy po prostu szukali jakiegoś wspólnego języka i żebyśmy rozwiązywali i tworzyli razem wspólnie silne państwo, a nie tylko nawzajem się obrzucali tutaj jakimś błotem. Próbujemy sobie mówić, że coś jest czarne, a jest białe, więc skupmy się może na tworzeniu czegoś, a nie tylko na kłótniach i wytykaniu sobie nawzajem, co jest źle. Zróbmy coś dobrze i takie to moje przesłanie na koniec wypowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dekalog Polskich Spraw. Mam nadzieję, że to pan miał na myśli. Piotr Pieseczny. Rozliczenie jest nieuniknione. Powrót do normalności na szczęście wydaje się być niezagrożony, choć może być długotrwały. Mi się marzy ta słodka chwila, w której rozpocznę zapominanie o PiS-ie. Dziękuję bardzo i kończę Paweł Dedyński. Podsumowując, tak jak powiedział kolega z PSL-u, weźcie się w końcu, macie możliwość, weźcie się do roboty, do pracy, dbajcie o polskie interesy, dajcie na bok te wasze uprzedzenia do nas i róbcie to, co myśmy robili przez 8 lat, czyli dbajcie o interesy Polek i Polaków. Tego wymagamy od was i tego będziemy żądać i patrzeć wam na ręce. Dziękuję bardzo, mówił Paweł Dedyński, Suwerenna Polska. W programie udział wzięli również Piotr Piaseczny, Nowoczesna. Dziękuję. Miłosz Komarniński, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Dziękuję. Jarosław Ucieklak, Konfederacja Korony Polskiej. Dziękuję, miłej niedzieli, smacznego rosołu. Barbara Kamińska, Koalicja Obywatelska. Do widzenia, pięknej niedzieli. I Wojciech Komarzyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję również, dobrej niedzieli wszystkim życzę. Jeszcze chciałbym ciebie dobrej i błogosławionej niedzieli dla wszystkich Opolan. Ja nazywam się Ireneusz Pruchera, również dziękuję państwu za uwagę. Cała rozmowa na radio.opole.pl.